Cześć, dobry wieczór. Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie w wieku zaledwie 34 lat doczekał się filmu dokumentalnego na własny temat. O kim mowa? Oczywiście o Robercie Lewandowskim. Dzisiaj w warszawskiej Kinotece odbywa się premiera tego filmu, ale ten trafi na platformę Amazon Prime Video i będzie to pierwsza polska produkcja własna na tej platformie streamingowej. Oczywiście poza Robertem i Anną Lewandowskimi na premierze pojawi się mnóstwo sportowców, a także gwiazd. Jeśli wy jesteście ciekawi, kogo udało nam się złapać, to zostańcie z nami w Movie Boxie do samego końca. Robercie, jak się czujesz przed premierą filmu? Dobrze, bardzo dobrze. Lekki stresik jest. Aniu? Dobrze, wspieram dzisiaj. Bądź Klarunia, pokaż się. Klara zaczęła mnie otwierać na świat, na to, że jednak ludzie są dobrzy. Poczułem miłość. To jest coś, czego życzę każdemu, żeby przeżył chociaż w 1%. Tak ma, bo zapracował na to. Dostałem bodziec do tego, żeby zacząć fruwać. Lewandowskim, a teraz spotkanie dosłownie na wysokim poziomie, bo ze mną jest Andrzej Wrona, siatkarz. Cześć Andrzeju, chyba jesteś jednym z najwyższych rozmówców moich, poza Tomkiem Kotem. No, chyba mamy tyle samo wzrostu. A ile ty masz wzrostu? 2,5. No to jest nieźle. Ja mam akurat około 1,70 m, więc kilkadziesiąt centymetrów różnicy, ale nie rozmawiamy o wzroście, tylko o filmie o Robercie Lewandowskim. Jakie masz oczekiwania na samym początku wobec tego tytułu? No skoro Lewandowski nieznany, to chcę dowiedzieć się czegoś, czego nie wiem. I myślę, że tak jak wszyscy, którzy na ten film przyjdą. A ty miałeś okazję poznać Roberta prywatnie? Spotkaliście się może już gdzieś kiedyś wcześniej? Tak, miałem okazję poznać Roberta kilkakrotnie. Już myślę, że paręnaście lat temu. Więc na pewno nie znam go aż tak dobrze, jak jego przyjaciele z podstawówki czy z liceum, ale myślę, że troszkę lepiej niż przeciętni ludzie. Pojawiają się już pierwsze recenzje na temat tego filmu i jeden z dziennikarzy napisał, że Robert Lewandowski to jest najbardziej przezroczysta osoba na świecie. Zgodzisz się z takim określeniem? Jezus, dlaczego? No, też się dziwię, dlatego zadaję to pytanie dzisiaj, czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że jest bardzo barwną postacią i najbarwniejszą postacią polskiej piłki ze względu na ilość kolorów trofeów, które zdobywa i nie ma bardziej utytułowanego piłkarza i myślę, że długo nie będzie. Zapytam też ciebie jako sportowca, jak to jest w ogóle radzić sobie z taką presją, bo ta się pojawia bardzo często w waszym zawodzie. Tak, myślę, że presja jest częścią naszego zawodu i trzeba sobie z nią radzić. Moja jest nieporównywalnie mniejsza od tej, którą się mierzy codziennie Robert, ale myślę, że są różne sposoby, a w dużej mierze warto też korzystać z psychologów sportowych, jeżeli ktoś ma problem z radzeniem sobie z tą presją. Myślę, że Robert pokazuje, że nie ma tego problemu. Dzisiaj premiera filmu o Robercie Lewandowskim, ale chociażby na Amazon Prime Video są filmy na temat innych sportowców. Ty się interesujesz jeszcze sylwetką jakiegoś sportowca? Ktoś może jest twoim idolem? Ja obejrzałem chyba wszystkie All or Nothing na Amazon Prime o drużynach od środka i bo to mnie bardzo interesuje, jako kogoś, kto uprawia sport zespołowy. I chyba też obejrzałem o Andy Murrayu dokument, jak wracał do zdrowia po operacji biodra, także no ja jestem wielkim fanem dokumentów sportowych szczególnie. Ostatnio słyszałem, że w Polsce jest też dużo osób z otyłością, więc na koniec jedna rada, żebyśmy tak utrzymali taką sportową sylwetkę, żebyśmy zdrowo żyli. Myślę, że sport jest dla wszystkich i warto się ruszać w jakikolwiek sposób, bo to na pewno sprawi, że gdzieś tam te endorfiny się będą produkować w naszym ciele i będziemy nie dość, że zdrowsi, to jeszcze szczęśliwsi. I tyle, Andrzej Wrona. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, a my widzimy się już za chwilę.
Robert grał w szkole, grał po szkole, szedł na trening, wracał z treningu i szedł jeszcze do nocy, grał w piłkę. Wziął mnie taki, tak mówi, daj mi pokazać sobie faceta, którego nie znasz. Premiera filmu o Robercie Lewandowskim, a z nami Robert, ale Podoliński, trener, komentator i dyrektor sportowy UKS Warsowii. No to zaczniemy, cześć Robercie, i zaczniemy od tej Warsowii, bo tam pierwsze kroki stawia właśnie Robert Lewandowski. No tam się wszystko zaczęło, ciekaw jestem, co będzie w filmie, ale nie mogę doczekać się premiery, bo byliśmy akurat świadkami wtedy, kiedy ten film powstawał. Sporą część życia Robert spędził na Warsowii, a o tyle mam ciekawe wspomnienia, że trener Roberta Lewandowskiego, Marek Krzywicki, to jest mój przyjaciel, na wszystkie obozy wyjeżdżaliśmy razem, także ciekaw jestem, czy będzie coś o tym. Bo o tych aktualnościach, o wielkiej karierze, to chyba wszyscy wiemy najlepiej. Ja miałem okazję nawet tam pograć chwilę w Warsowii i widziałem, że do dziś są zdjęcia Roberta Lewandowskiego na takiej tablicy. Wiesz, to taka galeria sław. Ja mam nadzieję, że obiekt będzie bardziej okazały, będzie dorównywał chociażby w części temu, co udało się osiągnąć Robertowi. Robert Lewandowski, pierwsza myśl, pierwsze spotkanie. Ciężka praca. Nie wiem, czy to jest takie oczywiste, czy nie. Ciężka praca, upór i pogoń za marzeniami. Ostatnie mecze reprezentacji Polski niezbyt sprzyjające. Myślisz, że to się zmieni, że Fernando Santos też sprawi, że ta drużyna wróci na właściwe tory? Selekcjoner potrzebuje czasu, albo świadkami jesteśmy tego, że to nasze pokolenie, mam wrażenie, z wyjątkiem Roberta, Wojtka Szczęsnego, Piotrka Zielińskiego, to jest pokolenie piłkarzy, które musi gonić, musi coś udowodnić. Nie tyle, ile to pokolenie z 2016, nie tyle, ile ci nasi najwięksi piłkarze. Jesteśmy w fazie budowy, jest zmiana pokoleniowa, ci wielcy, ci najwięksi również potrzebują wsparcia. Robert Lewandowski na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, to możliwe? 37 lat będzie miał wtedy. Wiesz co, patrząc na to, jak mało Robert zostawia przypadkowi, jak mało rzeczy wymyka mu się spod kontroli, no mam nadzieję, że tak, że to będzie ogromna przyjemność po raz kolejny komentować mecze Roberta. Ja ci życzę udanego seansu, Robert Podoliński, wracamy już za chwilę z kolejnym gościem. Andrzej, tell me, what are you doing here and how do you feel in Poland? I always feel great here, and especially this special occasion. And Robert Lewandowski is a very, very special man. I'm talking about him like human being, because all the effort what he did in doing for support Ukraine only in a different charity things is very impressive. He's great human being. And for me, it's the pleasure to be here and be part of this very important event. Why Robert Lewandowski is still very strong? Because he has 34 years old, so it's not a very young footballer. So what is his strong side? I think strong side is dedication, his mind. I think he's total, fully dedicated to the sport, fully dedicated to his profession, and this is proving his constantly great effort to his club and to national team. Po śmierci taty zdałem sobie sprawę, że muszę szybciej dorosnąć niż tego chciałem. Musiał się nauczyć, jak dawać z siebie wszystko. Trening był bardzo ciężki. Ja nawet jak mnie bolało, to nie, to ja jadę dalej. To lubię w Robercie jego pragnienie, aby robić więcej. A skoro premiera filmu o Robercie Lewandowskim, to nie mogło zabraknąć głównego bohatera tego wieczoru. Posłuchajcie, co najbardziej znany piłkarz na świecie powiedział nam na temat tej produkcji, a także jaki gatunek filmowy najlepiej opisuje jego życie. Jeśli byśmy zaczęli rozmawiać, co się zmieniło, to tych rzeczy byłoby dużo. Ja sam, oglądając siebie sprzed dzieciństwa, czasami łapałem się za głowę i byłem zdziwiony, jak taki młody chłopak tak się zachowywał. Dlaczego tak, a inaczej? Dlaczego nikt mu nie podpowiedział? Dlaczego nie zwrócił mu nikt uwagi? Więc jakby widziałem błędy swoje przez pryzmat czasu, przez moje doświadczenie, wiedzę, którą teraz mam, a w tamtym czasie nikt mi tego nie powiedział. I to takie było
z jednej strony dla mnie cała droga dla mnie była wyzwaniem, jakby drogą, żeby nie tylko być lepszym piłkarzem, ale też pracować nad innymi aspektami, czy to tymi mentalnymi, czy psychologicznymi. To u takiego młodego chłopaka, gdzie taki jest naturalny, można powiedzieć świeży, niewiedzący tak naprawdę dokąd zmierzę, to zostało pokazane też wielokrotnie. Myślę, że można zauważyć, że były momenty, w których miałem też dwie opcje do wyboru. Albo rezygnuję, jakby rzucam zabawki, idę w inną drogę, albo się nie poddaję, idę do przodu. Więc oczywiście między innymi, ale gdzieś też prywatne życie spowodowało, że wiedziałem, że muszę po prostu się być mocniejszy w tym wszystkim i wydaje mi się, że akurat to naturalność i to, jak opowiadam tę historię, to przede wszystkim nie było to opowiadane tak, że teraz opowiadam, tylko samo z siebie to wyszło i myślę, że tam i przede wszystkim w tym filmie te emocje chyba na pewno są pokazane. Robercie, skoro premiera filmowa, to takie pytanie, gdybyś miał określić swoje życie jednym gatunkiem filmowym, to jaki to byłby gatunek? Ojej, jaki gatunek? Myślę, że bym to trochę z sensacją, ale i z fantazją połączył. No sensacyjno-fantazyjny film. A komedii romantycznej też by było? O tak, tak, zdecydowanie. O romantycie zapomniałem, tak, zgadza się. Robert, jeszcze chciałem na koniec tak ciebie zapytać o twoje życie w, nazwę to złotą klatką, prawda? Bo ty nie możesz wyjść z kolegami na wino, piwo do jakiejkolwiek restauracji, no bo zaraz tak, albo się na ciebie rzucą paparazzi, albo rzucą się kibice. To nie jest takie życie jak każdego tutaj z nas z tobą rozmawiających. Jak sobie z tym radzisz? Z jednej strony masz rację, ale wiesz co, jak ktoś chce, to zawsze znajdzie rozwiązanie. Nie, powiem szczerze, że oczywiście gdzieś to nie jest aż tak. Można sobie tak to zorganizować, że jak jest czas, to można wyjść i spotkać się ze znajomymi, szczególnie w miejscu gdzieś, gdzie żyjemy. To naprawdę jest w miarę spokojnie, nie jest aż tak źle, więc jakby ja też to doceniam. Czasami to jest tak jakby trochę górnolotnie powiedziane, ale zdarzają się takie sytuacje, że ciężko, ale też można znaleźć sytuację, gdzie można, więc jakby można też przywyknąć, ale z drugiej strony też zdaję sobie z tego sprawę, że nawet jeśli coś się na mieście, ktoś mnie zobaczy, no, ja też jestem osobą, która wychodzi, która gdzieś się spotka, czy napije się, nie wiem, lampki wina, więc jakby no, to jest coś normalnego i dlaczego mam patrzeć, czy ktoś to zobaczy, czy nie. Chłopak z Polski jest w stanie osiągnąć wielkie rzeczy i dość wysoko. Mamy to! Yeah! Mój mąż tego nie doczekał. Teraz to w ogóle duma tak by go rozpierała, że... Tak jak wspominałem, mnóstwo sportowców, mnóstwo gwiazd na premierze filmu o Robercie Lewandowskim. Krzysztof Kołowszyc, kierowca rajdowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Wjechałeś czy przyszedłeś na tę premierę? Nie dało się, za wąska brama, chyba żebym wjeżdżał na motorze. Lubię motory, ale to tak nie wypada chyba w smokingu na motorze. Myślę, że fajny moment. Moment, w którym możemy poświętować trochę. Mieć tą uciechę, że przewrotny tytuł Lewandowski nieznany gdzieś się spełni. Ciekaw jestem, co zobaczę w filmie. Czy będą jakieś kawałki? No właśnie, myślisz, że w ogóle jest coś, czego nie wiemy o Robercie? Jest tak podglądane, jest tak w różnych miejscach, ale myślę, że pokazana zostanie, tak bym przynajmniej ja to konstruował, ten trud i ten moment, jak przejść z takiego miejsca gdzieś tam daleko na dole na sam szczyt. No to nie jest łatwe, bo też pewnie sam wiesz z autopsji. No cóż, no myślę, że w ogóle w sporcie są takie momenty jak sinusoida, idziesz do góry, do dołu, Robert ma tą cudowną kreskę do góry, aczkolwiek niektórzy mu wypominają, a powinien bramkę strzelić, albo nie strzelił, a mógł... Zwłaszcza po tych ostatnich meczach reprezentacji, tak? Ale doceniajmy całokształt, spoglądajmy na to z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy człowieka, który jest pożądany przez większość zespołów, które na świecie grają, każdy by chciał mieć Lewandowskiego, a my go mamy w Polsce i myślę, że to jest nasza duma. A Robert Lewandowski chyba nawet kiedyś ciebie odwiedził w pracy, bo to był rajd WRC. No cóż, Robert odwiedził mnie. Robert jest człowiekiem, który chyba kocha
trochę motorsport i samochody, bo tak jak parę razy rozmawialiśmy, to jest zainteresowany. Czyli myślisz, że taka historia jak z Adamem Małyszem? Kto wie, czy Robert na przykład nie pokaże wszystkim, jak potrafi jeździć na Dakarze, aczkolwiek niech robi świetnie swoją robotę, bo jest wyjątkowym piłkarzem i myślę, że jeszcze wiele lat przed nim, bo ci, którzy wróżą, omawiają wiek, taki, śmaki, czy powinien być mniejszy, czy większy, głowa i przygotowanie fizyczne, które Robert ma na najwyższym poziomie. Czekamy na Roberta chociażby podczas Mistrzostw Świata w 2026 roku, ale myślisz, że Barcelona to jest ten klub, w którym pozostanie, czy może na te, lata wróci może do polskiej piłki, ligi? Nie wróżę z fusów. Robert jest zawodowcem, jest dalej na szczycie, także omawianie, co tam będzie robił później, zostawmy jemu. Robert Lewandowski, czy rzeczywiście jest coś, czego o nim jeszcze nie wiemy, a może wiemy tylko tyle, ile powinniśmy? Pewne natomiast jest to, że ten człowiek może być dla wielu osób idolem i ten człowiek pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo skoro jemu się udało, to czemu tobie miałoby się nie udać? Film dostępny jest już na Amazon Prime Video, a ja życzę wam udanego seansu. A na koniec czas na zwycięzców naszego konkursu na najlepszy pseudonim dla Johna Wicka, do których lecą bilety do multikina, a także wyjątkowe monety prosto z planu zdjęciowego tej produkcji. Zwycięzcom widocznym na ekranie gratulujemy i zapraszamy do odwiedzania naszego Instagrama i Facebooka, bo tam mamy dla Was kolejne konkursy.